Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać dwie proste fryzury. Jeśli obudziłyście się i włosy nie chcą się układać, nie zakładajcie czapki, tylko przygotujcie kolorową chustkę. Marta Zawiślańska z Atelier Stylissimo pokaże Wam, jak wykonać dwie banalne, 5-minutowe fryzury. Pierwszą opcję, którą wykonamy, to będzie trochę w stylu pin-up girl. I dziewczyny, wstajecie, włosy macie nieświeże, nie macie czasu ich myć i układać, bo śpieszycie się do pracy. Najmodniejszą taką opcją w tym sezonie to są oczywiście nasze wysokie kucyki. Mocno zbieramy wszystkie włosy do góry, to każda z nas potrafi. Dzisiaj sobie zostawimy tutaj grzywkę, bo włosy mamy lekko pofalowane po wczorajszej imprezie i fajnie nada nam to taki styl pin-up girl, bo na koniec nałożymy opaskę przy włosach długich i kręconych. Tak jak my tutaj mamy w przypadku Martyny, wystarczy, że zrobimy kucyk dość wysoko, weźmiemy część włosów, owiniemy gumkę, żeby nie było jej widać. Wersję tego kucyka zawsze można zrobić na dwa sposoby. Albo zostawić długi ogon w przypadku włosów pięknych, długich, błyszczących, bądź równie dobrze możemy sobie zawinąć i zrobić taki koczek baleriny, który również w tym sezonie jest bardzo, bardzo trendy. Także do wyboru, do koloru. Makierem teraz elastycznym delikatnie wygładzam włoski, które odstają. I fryzura na tym etapie jest gotowa. Teraz weźmiemy naszą chustkę. Pamiętajcie, że no, ta chustka musi mieć jakąś długość, żeby chciała się zawiązać. Tak, my wybrałyśmy taką kwadratową, sporą chustę. Złożyłyśmy ją w trójkąt, zwinęłyśmy. Chustkę przykładamy od tyłu. Proszę. Zostaw sobie tu. I zawiązujemy na górze. Zawiążemy ją na kokardę. W momencie, kiedy zsuwa Wam się delikatnie chustka, zawsze można podpiąć ją wsuwkami z jednej i z drugiej strony, ale to nie jest konieczne. I na koniec wygładzimy sobie grzywkę. 3 minuty i gotowe do wyjścia. No i druga fryzura. Jeśli w pierwszej wyjściem był kucyk, no to tym razem zaczynamy od warkocza. Tym bardziej, jeśli macie taką wąską chustę, tak jak my tutaj, to jest taki szalik, on jest dosyć długi, ale spróbujemy sobie z nim jakoś poradzić. Tak, zaczynamy od zrobienia kucyka. Myślę, że najłatwiej będzie Wam zrobić go z boku. No tutaj jakby przydadzą nam się długie włosy. Przy średnich też można by było, ale na pewno chustka zawsze będzie dłuższa niż te włosy wtedy. Zbieramy wszystkie włosy w kucyk. Ja sobie je zwiążę. W przypadku bardzo długiej chusty myślę, że złożymy ją na dwie części. Zawiązujemy na kucyk. Możemy zacząć pleść warkocza. I teraz tak, chusta będzie naszą alternatywą do trzeciego splotu jakby. Czyli dzielimy włosy na dwie części. Trzecią częścią będzie nasza chusta. Dla bardziej zaawansowanych w warkoczach i różnych splotach proponuję zrobić warkocz dobierany na przykład dookoła głowy, aczkolwiek trzeba być tu stuprocentowym fachowcem chyba, myślę, żeby coś takiego sobie samej zapleść. I na koniec najlepiej związać gumką przeźroczystą, dlatego że nie będzie jej widać na naszym splocie. Dla lepszego efektu delikatnie możemy sobie warkocz poluźnić. On wtedy nabiera objętości, jest bardziej efektowny. Jak widzicie, my się pozbyłyśmy tej części chusty, była za długa. Oczywiście to jest warto sobie wcześniej wymierzyć, no miałyśmy taki kawałek materiału, którego nam nie było szkoda obciąć. Tak, i na koniec delikatnie utrwalimy. I nasza druga prosta fryzura w 3 minuty gotowa. A efekt świetny.